Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is coming. Pochwycenie jest blisko, nie mogę się tego, słuchajcie, doczekać. Może pierw się pomodlę. Panie Boże, proszę Cię, abyś dotykał mnie, abym wiedziała, Panie Boże, co mam powiedzieć. Chcę przekazać Twoje słowo, sen, który pokazuje mi, że mam to teraz zrobić, aby, Panie Boże, podeprzeć ludzi, bo Ty, Panie, to robisz, aby oni mogli być podciągnięci do góry, niezdołowani, byśmy się razem budowali, byśmy się razem wspierali, bo czas jest bliski, koniec jest bliski, nie koniec świata, nie koniec świata. Czas pochwycenia jest bliski, a potem dopiero się zacznie. Także dlatego Cię bardzo, Panie Boże, o to proszę, abyś dotykał i aby każdy z nas rozważał to, co jest od Ciebie, a co nie jest od Ciebie. Panie, oddaję Ci chwałę i cześć i proszę Cię, Panie Boże, dotykaj, przemawiaj, niech Twój Duch Święty działa. Amen. Słuchajcie, miałam taki sen ostatnio właśnie, który pokazał mi bardzo ważną sytuację i mam teraz to nagrać, bo po prostu, bo przypomniał mi to Bóg teraz. Nie planowałam w ogóle tego, ale tak to właśnie jest, kiedy Bóg chce, żeby to cokolwiek takiego, czegoś zrobić. Ja to odbieram, że Bóg to chce. Jeżeli Ty tego nie odbierasz, że Bóg tego nie chce, to tego nie słuchaj i tego nie rób. Słuchajcie, był taki sen, że byłam w takim dużym sklepie IKEA. To taki sklep, gdzie znacie, co tam jest w tym IKEA. Różne rzeczy są, duże, wielkie magazyny i w ogóle. I biegaliśmy, jakby walczyliśmy, kto będzie pierwszy, kto będzie pierwszy. To taka była zdrowa rywalizacja. To będzie pierwszy między takimi stoiskami, gdzie są takie większe, załóżmy, stoiska, typu całe stoisko ze świecami, całe stoisko z naczyniami, całe stoisko z kwiatami i takimi innymi rzeczami. I to było w magazynie na dole w IKEA. I biegaliśmy, kto będzie pierwszy. I naraz było stoisko ze świecami. Takie długie, wieście świece. I ja zaczynam tą świecę zapalać. Obok mnie stoi osoba, która ją zgasiła. Ja ją zapaliłam, ona zgasiła. Wstałam rano i wiedziałam, co Bóg pokazuje mi. Że ludzie będą mnie gasić. Ale ja nie będę się już poddawać. Będę szła naprzód i choćbyście nie wiem, co robili. I tak Bóg jest ze mną w mocy Ducha Świętego i pokazuje mi, że mam to robić i nie będę gaszona. Już jestem na takim, słuchajcie, etapie z Bogiem, że po prostu diabeł wie, że też już nie wygra, ponieważ ja wiem, w jakim jestem miejscu i chcę być jeszcze bardziej blisko Niego, a tego choćby Was gasili, choćby Was gnębili, że idziecie źle, a jesteście, może sami się czujecie. Nie dajcie się, bo Bóg jest z Wami. Słuchajcie, ja już tylko czekam na pochwycenie, bo wiem, w jakim miejscu jestem i nie przejmuję się tym, co tu będzie. Po prostu Bóg jest przy mnie i gdyby nie to, że pochwycenie by było, to może bym się przejmowała, może bym jeszcze byłabym w ciele i bym chodziła tak, jak wcześniej chodziłam i wiele razy chodzę w ciele jeszcze. Ale chcę żyć duchowo, chcę żyć po prostu duchowo, by Duch Święty po prostu mnie używał, bym nie była zgaszona, po prostu bym mogła zbijać się w radości, w łasce Bożej, po prostu by Duch Święty działał. Także jak ktoś Was będzie gasił, nie poddawajcie się. To po to byście mogli być zbudowani. Także Bóg naprawdę nas będzie podciągał. Zaufajcie Mu bezgranicznie, wierzcie bezgranicznie. Ten, kto nie wierzy, kto wierzy, a wycofuje się, ten jest gorzej pożałowania godzin. I Bóg takich ludzi nie lubi. Bóg naprawdę sam o tym mówi, że Bóg takich ludzi nie lubi, którzy się wycofują, którzy nie wierzą, którzy Mu nie ufają. Bóg nie ma w takich ludziach upodobania, tak mówi Pismo Święte. Także bardzo Was zachęcam, abyście mogli po prostu działać. I byście mogli się radować i działać. Nie przyjmować w ogóle ludźmi, słuchajcie. Oni zawsze będą gadać. Na Saula, na apostołów gadali, przeklinali, bili. Oni to w ogóle mieli przerąbane, że tak powiem brzydko. Może brzydko. Ale my po prostu mamy tutaj taki light w tym świecie teraz. Może nie wszyscy, nie w innych wszystkich krajach. Ale mamy taki light, jeżeli chodzi o wiarę. Możemy tak śmiało głosić Ewangelię, wierzyć. Nam to, słuchajcie, nam tego nikt nie zakazuje. I Panu Bogu za to naprawdę dziękujemy. Także to byłoby na tyle. Dziękuję, że byliście. Widzimy się w kolejnych filmikach. Dajcie znać, co o tym myślicie.